Thank mm -hmm. you. Czas na naszego dzisiejszego gościa, Wojciech Pajdzik. Witam serdecznie. Pan Tadeusz Olejnik, radny Rady Miasta, reprezentujący koalicję dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarność w PKM Gliwice. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaprosiłem pana wprawdzie w. w bardzo ważnym temacie we wrześniu może zabraknąć kierowców na różnych liniach, w Gliwicach między innymi. Takie do nas docierają informacje. No i mam pytanie, czy to może się potwierdzić? Kierowców brakuje od długiego okresu czasu, nie tylko od września. Staramy się jakoś zaradzić temu. Ostatnio zwróciliśmy się za ztm -u. O zawieszenie kilku linii bo jest zbyt mało kierowców. Również wykorzystujemy nadgodziny. Ci kierowcy, którzy mają siłę jeszcze pracować, pracują w nadgodzinach. Poza tym zatrudniamy dwie firmy zewnętrzne i tam 65 kierowców wynajmujemy. No, oprócz tego, że ich wynajmujemy, to brakuje nam na dzień dzisiejszy 20 kierowców. A jak pan myśli, dlaczego kierowcy się zwalniają, odchodzą? Bo są tacy no, wypowiedzenia, podobno jest bardzo dużo wypowiedzeń. To jest trudna praca i o tym nie będziemy mówili. Natomiast głównym powodem są finanse, są płace. Niestety od czasu... Od czasu, kiedy zajmował się kazetka GOP organizacją komunikacji, narastało, narastało jakby zmniejszanie płac, czy może budżety nasze rosły nie na tyle, co się na zewnątrz działo? Czyli Inflacja, droga, drogie paliwo, podwyżki płacy związane z podnoszeniem minimalnej płacy i tak dalej, i tak dalej. Materiały oczywiście, części zamienne. To powodowało, że nawet jeżeli były jakieś drobne podwyżki za kilometr, to tych pieniędzy nie starczało na podwyżki płac kierowcom i to się utrzymuje niestety do dzisiaj. Wie pan co, spotkałem się z takim określeniem jednego z kierowców, bo rozmawiam z kierowcami na różne tematy. Kierowcy wolą iść dorabiać do zewnętrznych firm niż w pkm Czy Z czego to może wynikać? No, sam się dziwię, że właśnie taki proceder występuje. Nie wiem, mogę podejrzewać jedynie, że odbywa się. Płacenie za pracę w inny sposób niż w PKM. -ie. Mówię, że podejrzewam, nie mam na to żadnych dowodów, ale też zawsze ostrzegamy tych kierowców, którzy odchodzą, że życie szybko upływa, jest krótkie i jak pójdą na emeryturę, to będą szukali pieniędzy i będą narzekali. Dziękuję. A czy słyszał Pan takie coś, że są za to karani w taki sposób, że nie są na przykład uwzględniani w podwyżkach albo premiach? No więc zawsze jest jakiś system, który dotyczy podwyżek, jeżeli pracownik jest dyscyplinowany i pracuje bez zarzutów, nie ma skarg, nie ma wypadków, czy zbyt dużej absencji chorobowej to jest jakby doceniany ci wszyscy, którzy jednak mają jakieś problemy to są w drugiej kolejności dopiero brani pod uwagę przy podwyżkach. A państwo jako Związek Zawodowy Kierowców Solidarność jak próbuje zatrzymać tych kierowców w PKM Gliwice? Normalna praca statutowa polega na tym, że są rozmowy z zarządem spółki. Zarząd spółki na tyle jest otwarty, że te finanse przedsiębiorstwa dla nas są jasne, przedstawiane w sposób jasny i widzimy, na co przedsiębiorstwo może sobie pozwolić. Kiedyś Związek Zawodowy też używał tej broni atomowej strajkowej ale dzisiaj to nie jest takie proste bo raz że ci ludzie nie mieliby za co spłacać jakiś kredytów czy zapewnić rodzinie przeżycia tego miesiąca a po drugie to i tak by nic nie dało bo budżet przedsiębiorstwa jest jaki jest i jest niezależny od od zarządu, tylko jest zależny od płatnika naszego, czyli ztm -u. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tadeusz Olejnik, radny Rady Miasta, reprezentujący koalicję dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarność w PKM Gliwice. Witamy serdecznie, dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Pytania się rodzą tutaj. Dostałem przed chwilą na skrzynkę mailową dwa pytania i zacznę od tego pierwszego krótkiego. Nad godziny. Czy to bezpieczne dla pasażerów? Te nadgodziny wynikają z przepisów, które zobowiązują do ograniczenia tych nadgodzin, i to jest restrykcyjnie jakby kontrolowane, natomiast nie ma obowiązku, to jest prośba przedsiębiorstwa do tych kierowców, którzy czują się na siłach, że mogą pracować nie tak w Warszawie, że pod wpływem na przykład używek jakichś. I drugie pytanie, które dotyczy rozmowy wcześniejszej. Owszem, finanse spółki zależą od płatnika czy ZTM-u, ale ktoś godzi się na takie niekorzystne warunki finansowe dla spółki. I tutaj takie pytanie padło od jednego z kierowców co pan na to? To znaczy, z pewnością nie są to niekorzystne warunki, bo w takiej sytuacji zarząd musiałby być odwołany albo pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Natomiast specyficzny jest układ, bo ZTM jako samorząd jest płatnikiem, natomiast właścicielem przedsiębiorstwa przewozowego, jakim jest PKM, jest również samorząd. W dużej części Gliwicki, w największej części, ale również udziały tam mają pozostałe samorządy z okolicy. Tutaj jeszcze miałem takie pytanie wcześniejsze, bo to mi się już parę lat temu urodziło, kierowcy tak twierdzą, że oni są skłócani między sobą w zakładzie, żeby było łatwiej nimi sterować. Takie, takie określenie słyszałem parę lat temu, i wciąż mi się to przypomina. Jak pan myśli? Bo tam macie parę tam jest parę związków, nie tylko jeden. Tak, ale, ty, ale ty między związkami, które funkcjonują w PKM-ie? Ostatnio nie, nie zauważyłem, nawet przez jakiś dłuższy czas, nie, nie zauważyłem jakichś problemów, jak spotykamy się czy z radą nadzorczą, czy czasami z zarządem, to albo wspólnie, albo indywidualnie, w zależności od tego, który związek wystąpi o jakąś rozmowę, czy negocjacje, to jest to realizowane, bez problemu. Teraz jeszcze chciałem przejść do tego, co rozmawialiśmy poza Antenowo. Jak próbujecie przyciągnąć nowych pracowników, niekoniecznie kierowców, bo tutaj było wspomniane na ten temat i bardzo ciekawie, jakby pan mógł tutaj nam słuchaczom też przedstawić tą nową wizję przyciągnięcia nowych ludzi do pracy. Oprócz tego, że te warunki socjalne są na dobrym poziomie, to że to jest praca stabilna. I wszystkie zobowiązania wobec ZUS-u czy innych instytucji są realizowane w 100%. No to jedyną dotkliwą rzeczą to są płace. Niestety, od, tak jak mówiłem, od wielu lat są te zaległości w podnoszeniu płac, i dlatego to jest duży kłopot. Natomiast również staramy się pozyskiwać z zewnątrz kierowców. Fundując im, opłacając zdobycie uprawnień kierowcy, na dzień dzisiejszy to jest chyba 8,5 tysiąca, które, które płacimy tym, którzy wyrabiają te prawo jazdy, kierowcom, a oni w zamian muszą nam odpracować 33 miesiące. Jest dużo chętnych? W tej chwili pięć osób jest na tym kursie, prędzej również takie kursy były robione i też albo z budżetu miasta były finansowane te prawa jazdy, szczególnie na początku jak kobiety wchodziły do zawodu, a poprzez urzędy pracy oczywiście, a ty, dzisiaj ty PKM to finansuje sam. I właśnie jak już zeszliśmy na temat kobiet. Jak jest z kobietami? Bo kobiety to troszeczkę się różnią jednak od mężczyzn. Jak wygląda ich praca? One też troszeczkę inaczej się stresują w tej pracy. No, według mnie kobiety zasadniczo różnią się od mężczyzn pod wieloma względami, natomiast wyróżnia je na pewno z tego, co obserwuję w naszym przedsiębiorstwie. Taka rzetelność, solidność, i raczej mniej kłopotów, takich ludzkich życiowych niż z mężczyznami, jeżeli mogę tak powiedzieć, są łagodniejsze, chyba jest nawet mniej problemów z pasażerami czy. czy... No ostatnio ten przypadek, gdzie kontroler zachował się absolutnie tak. skandalicznie. Ale to też świadczy dobrze tylko o tej pani, która mogła w tej sytuacji zatrzymać autobus i wysiąść po prostu. I, no bo w takim stanie nerwów nie powinien nikt prowadzić autobusu, bo to jest tak wielka odpowiedzialność, że kierowca musi być no, na, na najwyższych obrotach, że tak powiem. Do rozmowy z panią kierow czynią. Będziemy wracać. A panu dziękujemy za tą rozmowę dzisiejszą tutaj w studiu. Pan Tadeusz Olejnik, radny Rady Miasta reprezentujący koalicję dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarność w PKM Gliwice, naszym gościem dzisiejszym. Dziękujemy. Dziękuję państwu i do widzenia. Spokojnej pracy. Do widzenia, do usłyszenia.